To jest Days Gone, a ja jestem Rafalix, witam was serdecznie. Przypominam o sklepie z koszulkami Kapselu. Bijaj na Facebooka, Instagrama, oczywiście jak ktoś jest nowy, subskrybuje, zapraszam najbardziej. A jeżeli już subskrybujesz, możesz walnąć dzwonę, jeżeli ci podoba to co robię. I łapeczkę w górę pod najnowszym filmikiem, czyli Days Gone 8. Dowiemy się dzisiaj, co się stało z helikopterem. Więc bez dłuższego przyciągania, zapraszam do oglądania. Siemanko, po tym jakże emocjonującym wstępie możemy zaczynać. Słuchajcie, jedziemy sobie. Powiedzcie, co z tym helikopterem? Już mamy motorek zatankowany. Paliwo jest. Lecimy się dowiedzieć, co o sprawie tego helikoptera. Jedziemy za nim. Słuchaj! Możesz ze mnie zejść? Ja tylko poluję na świrusy, Guzer, rozumiesz? No Fea to jedyny powód, dla którego tam jeżdżę. Kurwa, konsacze! Cholera! Umar. O kurde, nie czy to był bik, czy to był świrus. Dobra, przyjechać na koło. Ale jest ok, jest ok. Drifter, no. Dobra. Przygazujemy sobie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wow, 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 czekaj, czekaj! Chyba zwalniają. Tak, zatrzymują się. Dobra, podjeżdżamy. Cały, cały. Dobra, siedzimy i dalej. Ten to zawsze mam pory na rozmówki, ten kumpel. Nie, nie, nic mi nie jest. To były takie strzały ostrzegawcze. No bo gdyby chcieli mnie trafić, pewnie już bym nie żył. Dick, pamiętasz jak ci mówiłem, że życie ci sprzedło? Tak, 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 dam radę. Bez odbioru. No i zobaczymy, co się dzieje tutaj. Wiem, te wszystkie podpowiedzi czytam sobie. Dobra. Usypiacz nie działa! Pewnie, że działa! Inaczej ten mały skurwiel już by cię... Szybciej, pani doktor, szybciej! Uspokój się! Uwaga! Wyruszymy! A skąd to zjeżdżamy? Horda do uzieni, ja pierdzielę. Jaka horda, ja pierdzielę. No proszę, coście tu zostawili, noje? Kurde, sześć ich jest, ale dam radę. Dam radę. Patrzcie się, patrzcie się. Głosi, ludzie, niech się palą. Ja to był z ogniem biegłem do mnie. Czekajcie, ja sobie tutaj skraftuję. Z gwoździami. Niełatwo.
No kurde, zjawnił mi ten wariat. To, nie ma go. Uspokoili się już. Teraz bierzemy sobie te wszystkie bajery, przeszukamy. Tutaj mamy apteczkę jakąś. Halo, podejdź do tej apteczki. No, Romano. Dobra, amunicja się też przyda. Przyda się. No to jest, jakiś rad. Okej, to jakiś rad. Masko, się wyszedł! Wow. Kurwa, wracaj ja tu z tym! Ja pierdzielę. Ty mały gnojku, to moje! Och, w końcu, no, mamy go. Ale tego dobrze, że zabiłem go. Bo bym go nie zabił, to nic bym zrobił. Radio ją zawalił. Kurde, co oni to w ogóle robią? Wyglądało, jakby próbowali wiązać świrusy. Kurwa, nie wiem, jak to opisać. Jedną straszek wzięli w pętlę i chyba umieścili na niej urządzenie tropiące czy coś. Co? Wiązać? Co to znaczy? No wiesz, wiązać, jakby chcieli z nich pobrać próbki czy coś. Jak ci goście z programów o dzikich zwierzętach. Nieźle popierdolone. Przegoniła ich grupa rojaków. Tam jest jakiś obóz, kurde, daleko. Ale zostawili coś. Radio. Zaraz. Nie myślisz chyba, że Sara... Nie. Ja sam nie wiem. Ja tylko... On żyje, Boozer. On żyje. O'Brien. Jeden z tych z Niro. Spróbuję go namierzyć, jeśli to możliwe. Chcę tylko uzyskać odpowiedzi. Cholera. No dobra. Słuchaj, niedługo znów będę mógł jeździć. Pomogę ci, Dick. Jeśli on żyje, znajdziemy Drania. Egites. Żebyś wiedział. Zajrzę do ciebie później. Bez odbioru. Panie, ja bardzo są, prawda. Okej, O'Brien. Gdzie do cholery jesteś? Cześć, piacenka. Jakaś retrospekcja. W ogóle to, co ma na klacie ludziska, to się skaplałem teraz, że to jest to samo, co mam na tym. Na okładce. Edycji kolekcjonerskiej. Ten sam tatuaż ma na torcie wytatuowany. Ten znaczek, znaczy. Powiem wam, kozak. Teraz może coś się dowiemy więcej o jego przeszłości. Jakaś retrospekcja, ale to wiecie. Zobaczymy. Na razie mamy loading screen, jak to jest czarny ekran. No zobaczymy. Ładuje się. Hej. Hej. Trochę się zgubiłem. Może mogłabyś mi pomóc? Przepraszam, zgubiłeś się? Tak, w zasadzie szukam Old Belna Proud, ale nie widzę tutaj zbyt wielu znaków. Daj spokój, chyba sobie żartujesz. Nie. Co? O co chodzi? Co? A, no cudownie. Ej, po prostu idealnie. To cudownie. W opór cudownie. To co z tymi wskazówkami? Co? Przykro mi, nie wiem, gdzie jest Belnok, Belnak, Belni, Belnap? Belnap, no właśnie. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Naprawdę ci nie pomogę, przykro mi. Znaczy się nie? Nie. Okej, dobra. Wielkie dzięki. Hej! Oj, odjeżdża. Kozak. Jasne. Może cię podwieźć? Tak, poproszę. Miło, że w końcu zaproponowałeś. Jestem Sara. A ja Deacon. O, przepraszam, ufejdałam cię. Nie wiem, co ja... To ustrojstwo... W sumie to żadna filozofia. Przerzuć poproszę... nogę, tak. Okej. Okay. O, tutaj... O! Wow. Dobra. Gotowa. Hej! Hej! Trzymaj się. Ja będę mógł jechać? Bardzo ci dziękuję! Mogę się rozglądać, ale tu to nie ja. Nie ma zasięgu i nie działa sieć. Przecież siedzę. Nie mogę ja daleko kierować. Stąd jest bar szalonego Uliego i ale tam mogę mają. Mogę się przecież rozglądać, patrzcie jakie ładne krajobrazy. Sieć, w sensie internet. Wiem. No tak, jasne. Także... To co taka fajna dziewczyna robi w takim miejscu? A wiesz, ciągle zadaję sobie to pytanie. Prowadzę badania.
znaczy obserwuję. Dzięki. Nie miałem pojęcia, czym są badania. No tak, badam rośliny. Jacyś ludzie, bo to już przed tragedią było. No. Badaczka roślin był to. Normalnie kozak. Oko, jakieś jakaś kacynka bardziej. Hej, hej, uważaj! Dupki! O mój Boże! Nic ci nie jest? Nie, tylko... Jezu, ale było blisko. Hej, na pewno wszystko gra? Tak, nic mi nie jest, tylko... O Boże. Hej, hej. Mam zasięg w telefonie. Cześć. Wszystko gra, tylko... Ten samochód, co dostałam od ciebie, to jebany rzęch. To jest rzęch, kurde, to używa takiego słowa w polskim. Jestem na... Słowniku. Nie wiem, jakiejś... Nie wiem, gdzie Droga 42. Jestem. Droga 42? Tak, jakąś milę dalej. To widzimy się, jak przyjedziesz. Zabiorę cię z powrotem do auta. Możemy poczekać na lawetę. Sama nie wiem. No dobra. Jestem pewna, że kiedy ci chłopcy wrócą, to chętnie cię podwiozą. O! Okej, okay, niech będzie. Kozak, pomysł. Dobra, no. Tylko... O, wjeżdża. Daj mi chwilkę. Zaraz tu będą, dobra, więc... Dobra, dobra, chrzanić to, jedziemy. Tylko tym razem ostrożnie, dobrze? Ja nie mogę teraz zupełnie prowadzić. Obstawiam, tak? Wcale się nie zgubiłeś, prawda? Nic nie robię. Zależy, kogo spytasz. Moja ex więc... powiedziałaby, że pogubiłem się lata temu. Mogę wracać kamerą, nie? Ale te okolice znasz całkiem nieźle. Czyli nie pochodzisz stąd? Nie, jestem z Seattle. Firma, dla której pracuję, po prostu otworzyła tutaj laboratorium. Dlatego przyjechałam na to pustkowie. Badać rośliny? Zgadza się. No tak, już ci mówiłam. No więc tak, moja firma pracuje dla klienta z branży bioinżynieryjnej i część z tych roślin, które badam, jest dosyć rzadka i tak się składa, że rosną właśnie w tej okolicy. To chyba najlepsza rzecz, jaką w życiu słyszałem. Marian zgasił. Peski. To się sobie przy tym samochodzie. No kurde. A to co? Clint! Mamy towarzystwo! No to ziomka skądś znał, co grzebał w tym czerwonym. O, będzie klepa, już to czuję. A tu mogę klepę! O, czekajcie, klepa! Klepa, ty też jesteś. Fia, powodzi, wynik. Dwa razy pierdzielny mi dostał. Klepa. Ten czerwony mnie irytuje. Klepa. Klepa. A ten czerwony. Co jest? Co my tutaj mamy, chłopaki? Dawałem rada, tutaj kacynka taka dziwna. Tak, jeszcze raz. No i jak tam motorowce? Teraz dawaj. Teraz nie jesteś taki twardy, co? Ty nic nie łapiesz, co nie, motorowcu? Tak. Pożałuję tego. Damy mu wycisk. Podoba ci się to? A może to? Szalić to ja upadam. Czekaj. Chwila, ktoś tu. Spierdalamy. Jazda. O Jezu. O mój Boże. O nie. O mój Boże. Hej. Strasznie mi przykro. Sama nie wiem. Tylko zajrzałam do twojej torby, no i zobaczyłam to. Mój Boże, mogłam kogoś zabić. A wiesz? O cholera. Ach, ale najpierw musisz w nich przynajmniej wycelować. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam. Zobaczyłam. Tylko zobaczyłam to w twojej torbie i po prostu chciałam zadzwonić na policję, ale teraz nie było żadnych kresek, nie miałam zasięgu. Poczekam tu spokojnie, aż przyjedzie twój facet. Okej. Dziękuję. Serio, nigdy wcześniej tego nie robiłam. A dałbym się nabrać. Serio? Powiem wam, że kozak retrospekcja, powiem naprawdę. Czekajcie, ustawię sobie tylko jeszcze w telefonie, tak mniej więcej, żebym wiedział, ile będzie trwał odcinek. Dzisiejszy. Sekundka. Dobra, mamy. Dobra, bliska. Teraz
będziemy zapewne chyba potąd wiarę lecieli. O, co widzieli ją w mieście. Z obozu Copelanda chyba, jak dobrze pamiętam. Czekajcie, zobaczymy. Koniec retrospekcji. Koniec. To jest taka fajna dziewczyna, nie no, fajny tytuł. Fajny tytuł. Gdzie teraz? Na ten obóz? Czy można tylko być na tych ludzi? O wilk? O wilk był daleko, patrzcie. Hacker. Obóz Hot Springs. Jesteście tam? Potrzebuję więcej informacji w sprawie tej ocalałej z Marion Forbes. Powiedziałam ci wszystko, co wiem. Młoda kobieta. Czekaj. Larsen wspominał coś o Hungry Jeans, starej naleśnikarni przy wschodnim moście. Wielka góra naleśników. O, kojarzę miejscówkę. Dobra, to zacznę tam. W porządku. I pamiętaj, sprowadź ją tu. Parę dni temu przejeżdżała tędy grupa włóczęgów. Sprzedali nam kilka gnatów. Może coś z tego ci się przyda. Będę o tym pamiętać. Bez odbioru. Gdzie teraz? O. Jarkę. Dobrze jechałem. A tu jest ten obóz, może ten obóz. Mam za dobry dzień, Kołb! Żebyś mi go zepsuł swoimi skórami. Jedziemy na ten obóz, wiecie? Obóz przybłędów. Dranie napadają na wszystkie transporty zaopatrzeniowe w okolicy, co? Kacie, przychypam sobie ten motor. Żeby mnie nie słyszeli. Czekam sobie motor. Zrobię sobie tak zwany quick save, żebym mógł sobie cofnąć. Ale nie będę chciał to zrobić na raz. Ale więc ze swojego doświadczenia ciężko jest na raz wszystkich. Nie mogę pozwolić żadnemu uciec. Banda gwałcicieli i morderców. Ja z tyłu będę przychodził. Z tyłu jest przerąbany, bo już widzę. O, popatrzcie tutaj. Masak, no jeszcze idzie w tym kierunku. Mogli oni podejść do nas, jakby inaczej, słuchaj. O, popatrzcie, porozgląda się. Tam gdzieś ciekawego. No i idź bliżej nas, no jakby inaczej, sobie podejść od razu do nas. A to... Jeden załatwiony. Ilu was tam zostało, co? Dobra. Skapnął się. Co to niby było? Zombie chyba to niby. Zombie tam do niej biegnął. Co się tam dzieje? Jaka horda, ja nie mogę. Mamy 3 na 14, dobra. Mamy radę. Znaczy chciałbym, żeby ta horda im jakoś pomogła. Lubicie dźgać innych w plecy, co? Mam rację? A co wy na to? Dobra, i ładnie. Mamy na razie pięknie. Nikt nas nie zauważył.
Rębany będzie, bo ona stoi do mnie tyłem, ale nie długo zapewne. No, znaczy on. A idzie. Wiesz, to muzyka taka... A spokojnie. Obróć się, mordo. Tu nie ma. Ta koleżanka tam poszła spać. I ona. Mówię ci, obróć się. A to co? Nic, mordeczko, nic. Weź. Ty się też obróć. Dobra. Łatwo. Nawet nikt jeszcze nie zauważył nas. Jest fajny progres, naprawdę. Daleko od końca. Pasuje, że daleko ciężko będzie. Nie wiem, że tu idziesz. Nie wiem, że tu idziesz. Coś się ruszyło. Widziałem go. Teraz cię ma. Mamy rannego. Nie, horda szła, ja uciekam. To będzie szła horda. Muszę przeładować. Ja już uciekam. Uciekam. X. Nie chcę faila. X. Nie tych zombie. O kurde, horda na mnie podejrzała. Może nie dużo podejrzało za mną, aż tak? To sobie dobra, dobra, dobra. Kurde, żeby nie było ich więcej. Dobra, jednak uciekam. Jednak uciekam. Dobra. Widzę, palę. Ej, halo? Co ci się rozwaliło? Jakiego laga miałem? Świetnie. Bywam. Ja, czy ta horda pobiegła na nich, czy wróciła się? Ja, czy da się skartować coś? Da się jeszcze skartować. Ta horda wracała się tędy, kurde. Ipa. No i dość, że to jeszcze ta horda, nie? Masakra to jest. Natomiast ta horda pobiegł na nich, to pobiegł na mnie. To z iluzy! Tak.
bez hordy. Siadę. Weźcie go od boku! To już słyszę, tutaj chodzę. Halo, strzelcie. Tak, horda pobiegła do nich. Jest. Jak ja się cieszę. Horda, co wy robicie? Horda, czemu się cofacie? Horda powinna do nich zacząć strzelać. Oni by umarli, a ta horda zaczęła się cofać. Czemu? Tell me why. Czemu ta horda cofnęła się? Ale jaja, ale to jest granie fair. Beskid powinna ta horda się ich rzucić. Ta horda powinna się ich rzucić. Ja to wezmę. Dobra, teraz może horda pobiegnie. Tak, horda pobiegła! Kurde, czekajcie, bo muszę stopkę, to jest ja. Musi ta horda teraz pobiec. Tak, horda biegnie, dziękuję, wreszcie. Na początku był fail, ale teraz horda pomogła mi. Dzięki, zombiaki, dzięki, mordeczki. Ja was bardzo szanuję. Dobra. Ale fajnie. Został jeden. Jak ja lubię ten zombie, pamiętam, ja idę. Obóz robić... oczyszczony. To teraz wiecie, jak. Bardzo mi to cieszy. Ta horda była przydatna, czekajcie. Tak, była ta horda przydatna. No i fajnie, teraz się sobie wrócą. Ja sobie wejdę. Tak, co mieliby podziemny bunkier. Powiem kozacko. Tu Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Mam zbyt dobry dzień, Kołb, żebyś miał mi go zepsuć. Ale jestem zadowolony. Jak ja jestem zadowolony, że ta horda sobie tam pobiegła. Pomogli mi bardzo. Mogę powiedzieć, że hordziaki im pomogły. Tak, ja się cieszę. Patrz, jak sobie łaniną gęsiego. Tylko wie, taka horda liczy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na się świrusów. To ostatnie idzie powoli. Przenikałem przez tekstury, aż jak ich zobaczycie niektórzy. I fajnie przeszły sobie. Ja ich szanuję. Tak co, ale dzikusów też szanuję. Bardzo mi pomogli dzikusy. Nie, to mega cieszy go. Weźmy sobie złom. Mój to chyba miał sniperkę nawet. Teraz sobie obczajmy, co oni mieli. Apteczkę miał, no i fajnie. A moment miał? Tak, kurde, szkoda. Co jeszcze tutaj mamy? Granat się przyda. Co jeszcze mieli? Co tu ten miał? Szmatkę miał, nie będę. Co oni mieli tutaj? Co im mieli ciekawego, powiem wam.
Te dźwięki, powiem wam, są straszne. Bardzo creepy są te dźwięki, naprawdę. Niech sobie idą. No spokojnie, ja nic nie zrobiłem, ja jestem grzeczny. Oni mi pomogli, bo to dobre ziomeczki moje. Rickers ci. Jeszcze potrzebuję tutaj jeszcze tej snajperki, która była. Ten pan miał snajperkę. Nie, ja chcę kołacha, ale jeden miał tutaj na pewno snajperkę. Gdzieś tutaj stał, w tych miejscach. Pod warunkiem, że jeszcze gdzieś tu jest. Ale była, na pewno miał pod snajperkę, bo widziałem laser gdzieś. Czekajcie chwileczkę. Czekajcie, gdzie tu jest laser? Tu tutaj gdzieś stał ten typek z laserkiem, no mi opocent. Na pewno, gdzieś tutaj był ten ziomek, bez jaj. Tu jest ta M7, nie. To musi gdzieś być, zaraz go tu poszukam. Masakra, te dźwięki są creepy. Bardzo creepy, powiem wam. Ja szukam tylko tego ziomka. Miał kałacha. Przeszukam go, co miał? Apteczkę. To nie widzę nic. Dlatego... A bandaż miał, kurde, ale ja szukam tego, co miał snajperkę. Musi gdzieś to być, ja bym nie opracował. Był tutaj ziomy, który miał snajperkę. Tego tutaj idziom jest. Kurde, no, co to jest? Ja nic nie mam, no. Fenomenalnie. Ale potrzebuję ziomka, który miał snajperkę, na pewno tu gdzieś był. Gdzieś tu był. A milion procent gdzieś to był, no kurczele. Gdzieś to musi być tutaj, no milion procent. Patrzcie, żeby nie było tu snajperki. Przejdę tam naokoło. Musi to być. O jest, snajperka, jest! Udało się! Niektóre bronie są tak potężne, że jeden wystrzelony z ich pocisk nie staje przebić kilku wrogów, kiedy używasz karabinów snajperskich lub innych rodzajów potężnej broni. Spróbuj ustawić się tak, aby mieć na linii strzał kilka celów. Gites. Mamy sobie pereczkę, jesteśmy zadowoleni. Patrzcie, jak kozak. Ale kozak to wygląda. Jeszcze oczyściliśmy obóz, zarobić sobie, jeszcze horda nam pomógł, a co najbardziej śmieszne w tym wszystkim. Trochę się wystraszyłem. Ta horda wyszła? Ta nie wydarła się głośno. Mam nadzieję, że tylko horda się nie cofa. Uf, nie widzę nikogo z hordy. Dobra, mamy gites. Jeszcze była jakaś siekiera. Właśnie tak pomyślałem. Fajnie. Fajnie wyszło, muszę przyznać. Wyszedł na plusy obóz. Dobra, trochę leków zmarnowałem, ale leki mi się oddały. Więc jestem zadowolony z tej uprawy, jeszcze tylko pana przeszukam pod koniec. Po tym mogłeś mieć pudełko z gwoździami, no i się przyda na pewno mi procent. Da się otworzyć bagażnik, no szkoda, że się nie da. Ale mogę się... Masakra! Inne się jeszcze pod koniec, bo kurde, weźmy tą pułapkę, tą lukę.
ale fajnie wyszło, muszę wam powiedzieć, z tym obozem i z tym wszystkim. Sądzę, że taki w miarę nie jakiś długi odcinek. Można powiedzieć, że można zakończyć już powoli. Ja sobie cofnę tutaj. Obóz oczyszczony, a na samym odcinku dowiemy się, co z tą kobitką, którą podobno było widać w mieście. Czy przeżyła, czy nie? Dowiemy się już niebawem. A my sobie tutaj staniemy tak i kończymy na ten prosty, fajny odcineczek. Mam nadzieję, że taki odcineczek wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę i szczerze subika, jeżeli jesteście nowi. Trzymajcie się do następnego gameplaya z gry Days Gone. Viola, yo!